Dzisiaj poświęćmy trochę czasu na przestudiowanie słowa Boga, przez kazanie zatytułowane Powód, dlaczego Bóg przyszedł po raz drugi. Spójrzmy na objawienie rozdział 5, werset 1. I widziałem w prawej dłoni tego, który siedział na tronie, księgę zapisaną wewnątrz i zewnątrz, zapieczętowaną siedmioma pieczęciami. Widziałem też Anioła Potężnego, który wołał głosem donośnym, który jest godny otworzyć Księgę i zerwać jej pieczęcie. I nikt w niebie, ani na ziemi, ani pod ziemią nie mógł otworzyć Księgi, ani do niej wejrzeć. Jeśli wszystkie słowa Biblii są ukryte i nigdy nie zostają otwarte, byłaby to wielka tragedia dla ludzkości. Werset czwarty: I płakałem bardzo, że nie znalazł się nikt godny otworzyć księgę ani do niej wejrzeć. A jeden ze starców rzecze do mnie: Nie płacz. Zwyciężył lew z pokolenia Judy, korzeń Dawidowy, i może otworzyć księgę i zerwać siedem jej pieczęci. Kiedy apostoł Jan ujrzał objawienie dotyczące niefortunnej sytuacji, w której cała ludzkość jest skazana na piekło. Jeden ze starszych powiedział do apostoła Jana, zwyciężył lew z pokolenia Judy, Korzeń Dawidowy, i może otworzyć księgę i zerwać siedem jej pieczęci. Więc jedyną postacią, której ludzkość powinna tęsknić i której powinna oczekiwać, jest Korzeń Dawidowy. Musimy go spotkać. Czy nie jest to jedyny sposób, by otrzymać odpuszczenie grzechów i życie wieczne oraz wejść do Królestwa Niebios? Kiedy apostoł Jan usłyszał, że nikt w niebie, ani na ziemi, ani pod ziemią nie mógł otworzyć księgi, musiał być w wielkiej rozpaczy. Gdy płakał w rozpaczy, jeden ze starszych przyszedł do niego. Powiedział do apostoła Jana, że nikt nie może nas nauczyć tajemnic Ewangelii oprócz korzenia Dawidowego. To musiała być wielka ulga dla apostoła Jana. Do kogo więc odnosi się korzeń Dawidowy? Spójrzmy na objawienie rozdział 22, werset 16. Ja, Jezus, wysłałem anioła mego, by poświadczył Wam to w zborach. Jam jest. Kto? Korzeń i ród Dawidowy. Kim jest korzeń Dawidowy? On jest Jezusem, ale czy on jest Jezusem przychodzącym pierwszy raz, czy drugi raz? Było to około 60 lat po wstąpieniu Jezusa przychodzącego pierwszy raz. Ewangelia, którą głosił Chrystus, została zniesiona w wiekach ciemnych. Biblia została zapieczętowana, ponieważ pascha, szabat i wszystkie prawdy nowego przymierza zostały zniesione. Ten okres jest opisywany jako wieki ciemne kiedy nie było światła prawdy. Jeśli ta sytuacja będzie trwać, nie ma nadziei dla ludzkości. Nigdy nie będą mieć nadziei na zbawienie ani na Królestwo Niebios. Będzie to bardzo smutna i niefortunna sytuacja. Dlatego w Ewangelii Łukasza rozdział 19, werset 10, Jezus mówi, że przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło. Również w liście do Hebrajczyków rozdział 9, werset 28 napisano, że drugi raz ukaże się ku zbawieniu. Wierzę, że już wiele studiowaliście na temat tych nauk. Czy byłby jakiś powód, aby Bóg przyszedłby po raz drugi, gdyby nie chodziło o nasze zbawienie? Bóg już wiedział, że jeśli zostawi swoje dzieci same. Ich dusze będą musiały stawić czoła wiecznej karze w piekle. Dlatego niebiański ojciec i niebiańska matka przyszli na tę Ziemię i prowadzą niebiańskie dzieci do królestwa niebios.